Przez dziesiątki lat słowo Enigma kojarzyło się Brytyjczykom prawie wyłącznie z tym utworem narodowego kompozytora Edwarda Elgara, a w Polsce do niedawna sprawa Enigmy i polskiego wkładu w jej rozpracowanie znana była tylko w kręgu ludzi zainteresowanych historią II wojny światowej. Enigma pojawiała się w zachodnich filmach fabularnych, przy czym jej właściwości i losy były nieraz wytworem fantazji twórców. A jednak ten sekret, jeden z najściślej strzeżonych podczas wojny, został ujawniony już ponad 25 lat temu. Czym więc jest, raczej czym była Enigma? Enigma to była maszyna do szyfrowania, używana przez Niemców w czasie II wojny światowej, którą Niemcy uważali za maszynę nie do złamania. Oparta była na mechanicznym rozwiązaniu, bo jeszcze elektronów wtedy nie znano. I to była maszyna, którą ostatecznie udało się złamać jej sekret Polakom. I to jest nasz wielki sukces i wielki wkład do zwycięstwa II wojny światowej. Historyk II wojny światowej, profesor Józef Garliński, jest autorem pionierskiej książki o dziejach Enigmy, która ukazała się po angielsku ponad 20 lat temu i miała dalsze wydania, w tym polskie. Pisząc ją, sięgnął po opinie ekspertów w kilku krajach, a do pracy tej zachęcił profesora Garlińskiego pułkownik Tadeusz Lisicki, w czasie wojny dowódca Polskiego Ośrodka Łączności w Stanmore pod Londynem, dobrze zaznajomiony z Enigmą, jej losami i konstrukcją. Enigma jest podobna do sporej maszyny do pisania, posiada klawiaturę, ale tylko z 26 literami, bez cyfr i znaków pisarskich. Nie pisze, bo nie ma czcionek drukujących litery. Zamiast nich widzimy 26 okienek umieszczonych na płycie ponad klawiaturą. Uderzam teraz w klawisz A i w okienku oświetlonym od dołu ukazuje się litera, ale nie litera A, ale litera G. Mechanizm zaszyfrował i zmienił literę A na literę G. Uderzam po raz drugi literę A i w okienku pokazuje się litera, ale nie jest to ani litera A, ani litera G, tylko litera P. Dowodzi to, że Enigma szyfruje szyfrem podstawieniowym. Podnosimy teraz pokrywę maszyny i zaglądamy do środka, by zobaczyć, jak wyglądają jej elektromechaniczne urządzenia. Ich sercem są trzy ruchome bębenki, które po każdej stronie mają 26 kontaktów elektrycznych, odpowiadających 26 literom. Kontakty te są połączone, ale nieregularnie. Jest jeszcze czwarty bębenek, odwracający. Ponadto w maszynie są także elektryczne połączenia wtyczkowe, które jeszcze bardziej wszystko komplikują i pozwalają na miliardy kombinacji. Tym bardziej, że bębenki można wyjmować i dowolnie przestawiać ich kolejność. Historia szyfrowania tajnych wiadomości sięga tysięcy lat. Od Chin po Europę stosowano w tym celu skomplikowane wzory i siatki podstawiania liter i cyfr, znane tylko nadawcy i odbiorcy, których posłaniec w razie pochwycenia nie był w stanie zdradzić. I do czasów dość niedawnych przetrwały te ręczne metody szyfrowania. Takie siatki i książki kodów były w powszechnym użyciu jeszcze podczas I wojny światowej. Okazały się jednak ich słabe strony. Od XV wieku we Włoszech i XVIII w Szwecji trwały próby zbudowania niezawodnej i szybkiej maszyny do szyfrowania. Pod koniec XIX i w XX wieku pracowano nad nimi w każdym prawie kraju europejskim, nie tylko w celach wojskowych. Chodziło też o zabezpieczenie interesów potężnych firm handlowych. Kiedy w Niemczech postawiono na rozbudowę sił zbrojnych wbrew traktatowi wersalskiemu i na ekspansję, bezpieczeństwo tajnej łączności stało się warunkiem powodzenia i wtedy, i w czasie przyszłej wojny. I tu, jak mówi profesor Garliński, rozpoczyna się historia Enigmy. Pierwszą oryginalną Enigmę zbudował inżynier niemiecki Arthur Scherbius w roku 1920 którymś i sprzedawał ją na wolnym rynku. Ona była dostępna dla każdego. On zachęcał przemysł, żeby ją kupował. I nagle w 1926 roku kupiła ją marynarka wojenna niemiecka, nieduża wtedy, bo traktat wersalski ograniczał możliwości niemieckie. Potem kilka lat później kupiła armia lądowa, później lotnictwo, jak już Hitler doszedł do władzy i zaczął odbudowywać niemieckie lotnictwo, później SS i policja. I ta maszyna stała się maszyną całych sił zbrojnych niemieckich plus policja.
Enigma handlowa zniknęła z wolnego rynku, natomiast enigma wojskowa była przez Niemców przebudowywana i komplikowana. Między wojskiem, marynarką i lotnictwem trwał swoisty wyścig. Odrębną wersję miała marynarka, bo enigma miała 3 bębenki, a marynarka niemiecka dodała od razu 4 bębenek. Czyli marynarka niemiecka miała najbardziej skomplikowaną enigmę. Bo tamte rodzaje broni miały enigmę, która miała tylko 3 bębenki wewnątrz ruchome. W latach 30. enigmę posiadały jednostki i dowództwa wszystkich rodzajów broni. SS, policji, wywiad wojskowy i kontrwywiad. Była to wielka sieć tajnej i szybkiej łączności, do której mogło być włączone każde ogniwo niemieckiej machiny wojennej, ale tylko na poziomie, który dawał posiadany klucz. Sieć, zdaniem ekspertów niemieckich, niezawodna. Ile było egzemplarzy Enigm? Ogólnie się przyjmuje, że 30 tysięcy. Nie każdy samolot miał, ale eskadra musiała mieć i każdy okręt, każdy wóz podwodny musiała mieć własną Enigmę. 30 tysięcy. Rozpoznanie niemieckich planów wojskowych było dla Polski sprawą kluczową. Polscy kryptolodzy mieli już sukcesy w odczytywaniu niemieckich depesz, szyfrowanych metodami standardowymi, ale pod koniec lat 20. odbierali już tylko grupy niezrozumiałych liter i cyfr. Wywiad potwierdził, że Niemcy mają jakąś super maszynę szyfrową, ale to tak jakby stwierdzić 30 lat temu, że ktoś ma komputer, którego nikt nie widział i nie wie jak działa. Polscy kryptolodzy stanęli przed wyzwaniem nieporównywalnym z niczym przedtem, pułkownik Lisicki. Jeden z kryptologów użył takiego porównania, by plastycznie przedstawić, jak wyglądałoby łamanie sekretu enigmy, gdyby chciało się tego dokonać ręcznie. Gdyby wszyscy ludzie na świecie, żyjący obecnie, co sekundę wykonali jedno możliwe połączenie, to pracując przez 24 godziny na dobę, uzyskaliby wszystkie możliwe połączenia w ciągu 4 miliardów lat. Klasyczne metody łamania szyfrów nie miały tu zastosowania. Z tym problemem musieli się zmierzyć trzej młodzi matematycy z Uniwersytetu Poznańskiego. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Ze względu na swoje nieprzeciętne zdolności powołani do pracy w radiowywiadzie, którym kierował major Guido Langer. Był on w bliskim kontakcie z oficerem francuskiego wywiadu, majorem Bertrandem. Polacy bardzo wcześnie zainteresowali się niemieckimi szyframi, bo Polska i Francja to byli niemieccy sąsiedzi, którzy, jeżeli by przyszła następna wojna, przewidywaliśmy, że będziemy zaatakowani przez Niemców. I polski wywiad był w bliskim kontakcie z wywiadem francuskim. Nasi kryptoanalitycy, którzy wtedy byli w Poznaniu, a później w Warszawie, to Rejewski, Różycki i Zygalski. Ówczesny major Gustav Bertrand był z nimi w kontakcie, przyjeżdżał do Polski i on miał kontakt na niemieckiego szpiega, prawdziwe nazwisko Schmidt. Za pieniądze, lubił wypić, lubił się zabawić, za pieniądze sprzedał Bertrandowi rysunek enigmy i on to przywiózł do Polski. I nasi trzej kryptoanalitycy, wybitni matematycy, pracując nad tym przez kilka lat, w 1932 roku potrafili złamać sekret enigmy. Ale był to jedynie punkt światła w długim tunelu. On przywiózł tylko rysunek enigmy, a to był dopiero początek. Chodziło o to, żeby móc wylepywać szyfry niemieckie, trzeba było mieć zbudowaną enigmę. Otóż Polakom się udało najpierw z tych rysunków potrafili odtworzyć, a później wydarzył się wypadek następujący. Konsulat niemiecki w Warszawie otrzymał przesyłkę. Ona przyszła w sobotę. W sobotę poczta nie doręczała przesyłek. Nasz wywiad się tym zainteresował. Otworzył tą przesyłkę w sobotę i w niedzielę, znalazł tam enigmę, sfotografował wszystkie możliwe części, zapakował z powrotem i w poniedziałek dostarczono konsulatowi niemieckiemu, który się nie domyślił, że paczka była otwierana. I na podstawie rysunków od Bertranda i na podstawie tej maszyny Polacy zbudowali enigmę i dopiero wtedy korzystają z zasady wzajemności, wiedząc, jak ustawić maszynę, co było, co przyszło później, w 1932 roku, mogli wylepywać niemieckie szyfry. Tylko depesze przesyłane drogą radiową mogły być przechwytywane przez stacje nasłuchowe i przekazywane kryptoanalitykom, którzy starali się je odczytać.
Enigma była maszyną szyfrującą, ale nie nadającą. Jeżeli zaszyfrowany na niej meldunek albo telegram, w żargonie wojskowym sygnał, został wysłany linią telefoniczną, przechwycenie go było niemożliwe. Niemieckie jednostki lądowe unikały z początku posługiwania się radiem, ale na tę właśnie łączność skazane były okręty. Niemniej wyłowienie wśród natłoku sygnałów w eterze tych, które najbardziej interesowały polski radiowywiad, było niełatwe. Trwał w wielu krajach wyścig między budową nadajników i stacji nasłuchowych, ale największą przeszkodą dla polskich kryptologów było ustawiczne komplikowanie enigmy i częste zmiany kluczy. Po sukcesie 1932 roku przyszedł okres niepowodzeń. Pracę trzeba było zaczynać niemal od nowa. Trzeba było potworzyć cały szereg dodatkowych urządzeń, które pozwalały złamać enigmę. Bo enigma polegała na tak zwanej zasadzie wzajemności. Jeżeli powiedzę, ja mam enigmę w Londynie, a ktoś ma odbierać moje meldunki wysyłane przez enigmę radiem w Warszawie, to musi mieć tak samo nastawioną maszynę. Jeżeli ma tak samo nastawioną maszynę jak ja w Londynie, to ja tutaj naciskam literę A, ona idzie w powietrzu jako litera G, czy C, czy F, za każdym razem inna, a maszyna w Warszawie odbiera jako tą samą literę A. Ale to musi być zasada wzajemności. I żeby wiedzieć, jak nastawić maszynę, to trzeba wiedzieć, jak nastawia ten, który wysyła meldunek. Niemcy początkowo nastawiali maszynę raz na miesiąc, potem raz na tydzień, potem raz na dzień, a w czasie wojny co 8 godzin. I trzeba było stworzyć specjalne urządzenia, które pozwalały odkryć, jak ta zmiana wygląda, jak trzeba ustawić maszynę na dane 8 godzin. Jeżeli tego się nie znało, to oczywiście nie można było nic zrobić. I Polacy, nasi kryptoanalitycy zbudowali maszynę. Bomba, perforowane płachty. Bomba to była maszyna, w której 6 enig połączonych razem działało jednocześnie. I perforowane płachty. Jak to Polacy potrafili stworzyć, to mogli złamać sekret ustawiania maszyny w ciągu 2 godzin. Czyli jak nadawano przez 8 godzin, to przez 6 godzin można było wylapywać i mieć od razu odszyfrowane niemieckie najtaniejsze meldunki. Budowanie replik Enigmy, rozbudowa tych urządzeń koniecznych, by dotrzymać kroku konstruktorom niemieckim, wymagała ogromnych środków finansowych. Polska miała ich niewiele, czasu było jeszcze mniej. W lipcu 1939 roku do Ośrodka Polskiego Radiowywiadu w Pyrach koło Warszawy zaproszono oficerów i ekspertów sojuszniczych państw Francji i Wielkiej Brytanii. W obu tych państwach wywiady wiedziały o istnieniu Enigmy, ale próby złamania jej szyfrów kończyły się fiaskiem. Polscy kryptolodzy przekazali swe osiągnięcia zupełnie zaskoczonym i zdumionym francuskim i brytyjskim kolegom. Praca nad dalszym rozpracowaniem Enigmy miała się przenieść do Francji i Anglii. Wiedzieliśmy, już było wiadomo, było pewne, że Niemcy zaatakują. Francuzi byli naszym sojusznikiem, mieliśmy już gwarancje brytyjskie. I uważaliśmy, że musimy się z nimi z tym sekretem podzielić, bo nie wiadomo, jakie będą nasze losy, jak wypadnie uderzenie niemieckie, nie przewidując jeszcze wtedy uderzenia sowieckiego. Konferencja odbyła się w lipcu w Pyrach pod Warszawą, gdzie był Polski Ośrodek Kryptoanalityczny. Tam pokazano im naszą enigmę, obiecano, że każdy z delegacji dostanie jedną maszynę i później to zrobiono. I przedstawiono im rysunki perforowanych płacht, bomb i wszystkie polskie osiągnięcia. I to zaważyło na tym, że wprawdzie Francuzi nie mogli tego wykorzystać, dlatego że za krótko trwała u nich wojna, ale Brytyjczycy stworzyli niedaleko Londynu, Bletchley Park, kryptologiczny ośrodek i tam przez całą wojnę łamali niemieckie szyfry. Zdolność odczytywania niemieckich szyfrów nie mogła w decydujący sposób wpłynąć na losy kampanii wrześniowej. Natomiast polski radiowywiad musiał za wszelką cenę ukryć swe sukcesy przed Niemcami. Zniszczono w Pyrach tak żmudnie budowany sprzęt. Kryptolodzy mieli być ewakuowani do Brześcia. Po ataku ze wschodu skierowani zostali do Rumunii, a stamtąd przedostali się do Francji, gdzie działał już ośrodek kryptologiczny PC Bruno. Współpracując ściśle z brytyjskim ośrodkiem radiowywiadu w Bletchley Park, w ciągu wojny rozszyfrował on tysiące niemieckich depesz. Jak mówi profesor Garliński, rozpoczął się następny rozdział sagi Enigmy. Przed uderzeniem Niemców w północnej Francji stworzono ośrodek kryptologiczny, w którym znaleźli się polscy trzech kryptolodzy. Byli tam także i Hiszpanie, byli oczywiście Francuzi. To wszystko działało sprawnie.
po uderzeniu Niemców trzeba było to przerzucić najpierw do północnej Afryki, a później przenieść do nieokupowanej Francji. Ale kiedy Niemcy uderzyli na nieokupowaną Francję, Różycki już nie żył, z polskich kryptologów zginął na morzu. Statek, którym płynął do Algierii, w czasie burzy, nie przez bombardowanie, zginął. Dwóch zostało i oni się znaleźli później w Hiszpanii, a później w Wielkiej Brytanii. Do Bletchley Park nie mogli być przyjęci, bo znajdowali się na terenie okupowanym przez Niemców. Nikt nie mógł się dostać, Brytyjczyk także, który był pod okupacją niemiecką, ale znaleźli się w polskim batalionie łączności Stanmore, którym dowodził ówczesny major Lisicki. I tam łamali szyfry niemieckie, głównie SS i policji. Ale głównym miejscem...